Ktoś mi już powiedział, że oba nazwiska są trudne. Jeszcze jak to są dwa nazwiska, no to już po prostu nie da się zapamiętać. Więc to nic nowego dla mnie, pani Beato. Nie, to jest stres. Ale chciałam też powiedzieć, że wiele słyszałam o tym miejscu, o Sokolnikach i o tym, jak jest wyjątkowe. A dzisiaj pomyślałam sobie, że naprawdę jest wyjątkowe, dlatego że ja zwykle słyszę od bibliotekarzy, że w piątek nie robi się spotkań, bo nikt nie przychodzi. A tu widzimy, mamy piątek, prawda? Więc bardzo, bardzo się cieszę, że tu jestem z Państwem. Okay. Zaczynamy. Naprawdę postaram się być w miarę zwięzła, potem oddać głos Państwu. Pani Anno, to też o tym rozmawiałyśmy, że dzięki Pani książkom i służącym, i chłopkom, bo tutaj wydaje mi się, że trudno je rozdzielać tak zupełnie, oddała Pani głos kobietom, to już o czym mówiłam na początku, które były pomijane w opisywaniu ich przez, nie wiem, biografów, literatów, nie wiem, mamy słynnych chłopów Reymonta, mamy jeszcze gdzieś tam może w literaturze jest i Wesele Wyspiańskiego, gdzie oni się pojawiają, gdzieś te służące mimochodem, ale tak naprawdę o tych chłopach i chłopkach, a już o chłopkach to naprawdę niewiele wiemy. Więc skąd narodził się pomysł, żeby sięgnąć w ogóle po ich historię? Więc służące do wszystkiego, które są taką pierwszą moją książką społeczną, właściwie wzięły się z jakiegoś mojego niedosytu, prawda? Z braku informacji, z braku wiedzy na ten temat i z chęci poznania tego tematu. Właściwie dobrze się składa, że zaczęłyśmy od tego pytania, bo mogę naprawić swój błąd. Mianowicie chciałam przedstawić, a zapomniałam, że jest z nami także konsultantka historyczna mojej książki, Monika Piotrowska Marchewa, która jest historyczką Uniwersytetu Wrocławskiego, razem przyjechałyśmy z Wrocławia i która zajmuje się także służącymi, w tej chwili nauczycielkami z okresu dwudziestolecia międzywojennego bliskiego mi, jak Państwo wiedzą. Ale wcześniej zajmowała się służącymi. I właściwie, kiedy ja pisałam Iłakowiczówna, a tam się pojawia wspaniała służąca Iłakowiczówny, być może ktoś z Państwa czytał tę książkę, tak? Panie kojarzą, Grabosia. I z tego powodu chciałam wiedzieć coś więcej na temat służących, jak one pracowały, na ile ta ich relacja była wyjątkowa, jak często się zdarzało, że się tak panie ze służącymi zżywały i zaprzyjaźniały, to odkryłam, że właściwie poza tekstami Moniki Piotrowskiej-Marchewy niewiele można się dowiedzieć. Tymczasem już właśnie z naukowych tekstów wynikało, że temat jest pasjonujący, ale nie rozwinięty w postaci takiej książki popularno-naukowej, jakiejś, z której człowiek by się dowiedział coś więcej. I wtedy sobie pomyślałam, że może skoro nie ma takiej książki, to ja ją napiszę. I moje doświadczenie mówi mi, że decyzje o pisaniu książki przychodzą w jakimś stanie wyjątkowego zmącenia umysłowego. I człowiek za tym idzie i bardzo szybko się okazuje, że ten pomysł go kompletnie przerasta. Znaczy, to są moje doświadczenia. Bo i tak było zresztą z chłopkami, ale ze służącymi bardzo szybko się okazało, że właściwie nie ma z czego tego ulepić, prawda? Bo źródeł jest tak mało, bo jak się Państwo domyślają, służące były grupą w dużej mierze niepiśmiennych kobiet, kobiet z biednych domów na ogół, które nie zostawiły źródeł po sobie, nawet jeśli były piśmienne. Z kolei właściwie chyba nie wydawało mi się to na tyle ciekawe, żeby pisać o tym. Tak więc tutaj był taki problem, o który pani pyta, prawda, że do tej pory nie mówiono o tym, nie zajmowano się tym, no bo czym się tu zajmować, czy to jest takie ciekawe, w ogóle o czym tutaj mówić.
praca fizyczna kobiet, praca domowa kobiet, czy to jest w ogóle jakiś temat, prawda? No jak Państwo wiedzą, ta książka się ukazała, więc udało się trochę tego materiału, jak to mówimy w naszym żargonie, zgromadzić. Oczywiście on częściowo to są źródła wytworzone nie przez same służące, tylko przez klasy zatrudniające, prawda? Przez chlebodawców, przez chlebodawczynie. Ale to jest, wydaje mi się, też ciekawy materiał. I tutaj ze służących jakby wypączkowały chłopki, ponieważ kiedy się ukazały, te reakcje czytelniczek, głównie jednak czytelniczek, pokazywały, że wiele kobiet bardzo mocno przeżywa los swoich babek, właśnie tych służących, chłopek, kobiet wiejskich, które ciężko pracowały, które bardzo często niosły na barkach więcej niż mogły udźwignąć, które pracowały ponad swoje siły i właściwie nikt się temu nie dziwił. Szczególnie wszyscy to uznawali za normalne. Właściwie, no znowu, o czym tu mówić, prawda? Ale kiedy ja widziałam te reakcje już następnych pokoleń, w szczególności wydaje mi się wnuczek, które już były trochę dalej, trochę zanurzone już w innej rzeczywistości, dla których przecież kosmosem jest, że babcia chodziła bez butów, prawda? Dzisiaj. Babcia chodziła bez butów i babcia miała na przykład buty, ale nie nosiła ich, bo chciała być w nich pochowana. Więc po prostu je oszczędzała. Znam taką opowieść. I wtedy sobie pomyślałam, nie, no trzeba jednak napisać o tych kobietach. Trzeba napisać, trzeba wrócić na wieś, zanim kobiety opuszczą tę wieś, żeby zostać służącymi i zobaczyć, jak tam żyły, zanim wyruszą, albo jak żyły ich siostry, jak żyły ich matki, na czym polegała ta praca. No i znów, to okazało się trudniejsze niż myślałam. Z jednej strony bardzo dużo mamy takich prac konkursowych, może Państwo je znają, w latach 60., 70. ogłaszane były w PRL-u konkursy. Właśnie adresowane do kobiet wiejskich. Tam kobiety pisały między innymi też o swoim dzieciństwie właśnie w okresie, który mnie szczególnie interesuje, czyli w okresie międzywojennym. I to było jedno z moich źródeł. No z drugiej strony oczywiście brakuje tych źródeł wytwarzanych, takich źródeł pamiętników. Dla mnie to byłoby szczególnie ciekawe i może bardziej jakby wiarygodne, kiedy pisałyby te kobiety to w czasie, o którym ja piszę, prawda? Tutaj mamy pamiętniki, czyli pisane już gdzieś u schyłku życia. To też jest bardzo ciekawy materiał, ale innego rodzaju. Ja pomyślałam sobie, że jest jeszcze taka sfera, która mnie bardzo też interesuje, która szczególnie mnie zajmuje, sfera pamięci w rodzinach, to co zostało, to z czym zostaliśmy po naszych przodkach, po naszych przodkiniach, z czym zostaliśmy, z jakimi przekazami, jak właściwie to ich życie przekłada się na teraźniejszość, na życie naszych rodzin dzisiaj, na życie społeczne, że to jest też, wydaje mi się, duża, istotna część tej opowieści o tamtych kobietach. Krótko mówiąc, zależało mi na tym, żeby pokazać, że tak naprawdę to było całkiem niedawno. Że te echa, one wciąż pobrzmiewają w naszych rodzinach. I że z jednej strony wielu z nas, nie wiem, czy Państwo podejmowali takie próby na przykład napisania o swojej babci czegoś. Tyle, ile wiemy. Zapisania losu swojej babci. No, muszę powiedzieć, że ja się tego podjęłam, próbowałam to zrobić i wyszło, że bardzo niewiele wiem, aż się zawstydziłam, dlatego że ja dobrze znam moją babcię. Ale jakbym miała opisać jej życie, no niestety, tutaj mam tyle białych plam, których już nie uzupełnię naturalnie, bo nie mam już z kim rozmawiać.
Więc ta ciekawość zwykle budzi się w momencie, kiedy, no nie zawsze, jeżeli komuś się trafiła babcia gadaczka, która opowiadała przy obiedzie i bywały i bywają takie babcie, to bardzo zazdroszczę, ale, ale wiele moich czytelniczek i czytelników podnosi raczej taką kwestię, że nie mówiło się w domach, że nie mówiło się, mało tego, nie pytało się też, tak? Że nie bardzo ludzie potrafili pytać, po prostu się mało rozmawiało w naszych domach. Więc to jest też jeden z tematów. Pamięć i to, z czym zostaliśmy. Tutaj pani wspomniała o trudach i pracy tych kobiet i o tym, że milczały, nie opowiadały. Pracowały chyba najciężej na wsi. Pierwsze wstawały, ostatnie kładły się spać. I tak naprawdę wykonywały prawie wszystkie czynności wokół domu, w domu, jeszcze w polu. I do tego wszystkiego one nie miały takiego poczucia sprawczości. To ja to robię, to ja jestem siłą tego domu, tej rodziny. Tak naprawdę głową dalej pozostawał mężczyzna. Często te małżeństwa zawierane były, kobiety były sprzedawane, jest też za morgi, za posag, różne tego, bardzo, bardzo przykre historie też jest w pani rozdziale. I one czuły się w tym wszystkim nieważne. Milczały, nie mówiły o sobie. I miał przekonanie, że to życie ich nie jest wiele warte. Skąd to się, czy tylko z wychowania, czy tylko z tej tradycji, która była na wsi? Czy w mieście wyglądało to trochę inaczej? Zależy oczywiście, w której klasie społecznej, w której warstwie. Natomiast no, kobieta ówcześnie była kobietą domową, prawda? To jej przeznaczeniem było być matką, żoną, utrzymać dom, wykarmić dzieci i robiły to. Proszę pamiętać, że okres, o którym ja piszę, był okresem szczególnie trudnym w ogóle dla świata, powiedziałabym, bo to jest czas kryzysu ekonomicznego lat 30. Dla Polski szczególnie dotkliwe. Dla całej Polski, ale szczególnie na wsi, gdzie rzeczywiście bywały wsie, na których połowa mieszkańców na Przednówku głodowała. Więc to jest taki czas, prawda? W takiej sytuacji to kobiety odpowiadają za dom, za to, czy będzie co jeść, za to, czy dzieci się nakarmi, czy dzieci pójdą do szkoły. Jest takie określenie amerykańskiej socjolożki, której nazwiska niestety w tej chwili nie pamiętam, menadżerka biedy w odniesieniu właśnie do kobiet, że to kobiety, kiedy w domach, w rodzinach jest bieda, to właśnie kobiety głównie próbują temu zaradzić, biorą na siebie tę odpowiedzialność.